Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję karty graficznej. Jest to jedna obecnie z najnowszych konstrukcji na rynku. Produkt Gigabyte'a, a mowa dokładnie o GTX 780 Ti. Zapraszam. Sobie do testu praktycznie na początek kilka słów o specyfikacji tej karty. 780 Ti od Gigabyte'a z chłodzeniem WindForce jest kartą, która posiada taktowanie rdzenia ustawione na poziomie 1020 MHz w tym trybie standardowym, a 1085 MHz w trybie Boost. Także jest to konstrukcja delikatnie podkręcona. Pamięci fizycznie taktowane są 1750 MHz, a jeżeli chcecie znać taktowanie efektywne, wystarczy tą wartość pomnożyć razy 4. Przede wszystkim mam tutaj zainstalowane na pokładzie 3 GB pamięci typu GDDR5 z szyną 384-bitową, czyli dokładnie taką samą jak jest w GTX 780, bez tego dopisku tej bez titanium. Natomiast mam tutaj więcej shaderów, ponieważ to jest 2888 jednostek cieniujących. 2880 jednostek cieniujących. No i oczywiście karta kompatybilna jest ze slotem PCI Express razy 16 w standardzie 3.0. Co do wykonania konkretnie tego modelu od Gigabyte'a, no to tutaj zasługuje ta karta naprawdę na pochwałę. Obudowa jest aluminiowa, czarna i matowa. W porównaniu do niektórych chłodzeń WindForce, gdzie mamy to wykończenie błyszczące, to zdecydowanie jest praktyczniejsze i mi osobiście się podoba zdecydowanie bardziej. Całość oczywiście chłodzą tutaj radiatory, dwa, jeden zdecydowanie większy czy masywniejszy na samej karcie graficznej, na rdzeniu karty graficznej, drugi trochę bardziej ażurowy. Mamy tutaj również zestaw rurek cieplnych, które pozwalają tutaj na lepsze odprowadzenie ciepła z układu. Całość wymiany ciepła z otoczeniem oczywiście ułatwiają trzy wentylatory. Jeżeli chodzi o chłodzenie, chłodzone są również pamięci, jak i chłodzona jest sekcja zasilania. Co do PCB, to jest czarne, ale niestety błyszczące, tylko no to nie jest taki wysoki połysk, jak można czasami spotkać. Oczywiście tutaj pod tymi zaślepkami, ja zaraz postaram się którą zdjąć, mamy dwa mostki pozwalające łączyć tą kartę w konfiguracjach SLI. Z przodu, jeżeli chodzi o porty, wyposażenie jest dosyć standardowe, bo są to dwa porty DVI, pełnowymiarowy HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Zestaw, jaki w zasadzie możemy teraz spotkać w zdecydowanej większości kart graficznych. Co do długości tej konstrukcji, to tutaj zwróćcie uwagę na to, że samo chłodzenie delikatnie nam tą kartę przedłuża. Tutaj wystają końcówki ciepłowodów i również tutaj wystaje troszeczkę obudowa samego chłodzenia. Zmierzmy sobie więc tą konstrukcję, do jakich obudów ona nam wejdzie. Od śledzia aż do końca tutaj układu chłodzenia to jest około 28 cm. Jak widzicie więc, nie jest to karta, którą można by nazwać jakoś przesadnie dużą, no natomiast do najmniejszych ona również nie należy. Co do tego, ile zajmuje slotów w obudowie, dosyć standardowo, to są tylko dwa sloty, oczywiście ten trzeci polecam również zostawić wolnym. Zasilanie karty. Tutaj moim zdaniem duże uznanie, ponieważ karta, która no, na chwilę obecną, jak zaraz zobaczycie, jest najwydajniejsza z tych przeze mnie testowanych, wymaga tylko podpięcia jednego 8-pinowego i jednego 6-pinowego i to wszystko. Jeżeli chodzi o to, jak karta graficzna prezentuje się w obudowie, no to zobaczcie, że tutaj w zasadzie żadnych uwag mieć nie można, chociaż konstrukcja jest stosunkowo długa i jeszcze delikatnie przedłużona właśnie tutaj przez układ chłodzenia, no to oczywiście ona zmieści się w zdecydowanej większości obudów, natomiast też na pochwałę zasługuje to, że karta praktycznie w ogóle się nie ugina. No i co? No, jest na tyle lekka, że tutaj żadnego problemu z tym w zasadzie nie ma. Drugi element, który tutaj przykuł moją uwagę, to jest fakt, że mimo no, tak wydajnej konstrukcji wystarczy do zasilania tej karty tylko jeden wtyk 8-pinowy i tylko jeden wtyk 6-pinowy. Nie mam tutaj nawet dwóch 8-pinowych. To z kolei też dobrze świadczy o poborze prądu.
moi drodzy, przechodzimy sobie teraz powoli do tych bardziej standardowych testów, czyli pomiar głośności, sprawdzimy sobie temperaturę karty graficznej, no i ile prądu jest podbierane. Od prądu zaczniemy. Słuchajcie, platforma testowa, jak widzicie, od jakiegoś czasu chodzi. W tym momencie procesor jest niepodkręcony, przy obciążaniu sobie go podkręcimy. Jak widzicie, to jest około 106-107 W, tak mniej więcej ten pobór się waha. I temperatura. Temperatura otoczenia, moi drodzy, to jest 23,8 stopnia Celsjusza dokładnie. Natomiast zobaczcie teraz na temperaturę karty graficznej. Ona wynosi w tym momencie 33 stopnie Celsjusza i to jest temperatura najniższa. W tym momencie tachometr wentylatora, to jak widzicie, bardzo nisko się zatrzymuje. To jest około 1100 obrotów, czyli około 26% prędkości maksymalnej. I moi drodzy, słuchajcie, wentylatory w obudowie powyłączane. Ja teraz jeszcze zatrzymuję ten na procesorze i sprawdzimy sobie, jak głośny będzie taki zestaw nieobciążany. Jak widzicie, to jest minimalnie 39,9 dB. No natomiast niestety, ale tutaj głośniejszy jest chociażby zasilacz, który tak nawet delikatnie terkocze, co myślę, że też było dosyć dobrze słyszalne. No i też troszeczkę pompkę słychać od chłodzenia wodnego, także wynik mimo to myślę, że całkiem przyzwoity. Tak naprawdę i tak tutaj większe znaczenie będzie miał ten pomiar w stresie. Słuchajcie, w tym momencie jeszcze bez obciążania procesora, bo na razie sprawdzam sobie całą kartę graficzną, odpalam FURMARKA i czekamy, słuchajcie, na ustabilizowanie się temperatur i sprawdzimy sobie zarówno głośność karty, ale już w tym momencie pod obciążeniem i oczywiście jej temperaturę. Wracam za moment. Karta graficzna od dłuższego czasu obciążana ma już ustabilizowaną temperaturę. Najpierw rzucimy jednak tylko szybciutko, dosłownie na pobór prądu, ale pamiętajcie, tylko przy obciążanej karcie graficznej. Jak widzicie, to jest około 370 W. Oczywiście nie należało liczyć, że tak wydajna konstrukcja będzie tutaj pobierała sama przy samej obciążonej karcie, nie wiem, 250 W, tak? I temperatura, słuchajcie, temperatura to jest, jak widzicie, 78 stopni Celsjusza. Natomiast to jest temperatura maksymalna, która tutaj jest, o tak, w tym piku. Także bieżąca będzie ciupkę niższa. Natomiast ja sonometr już mam włączony. Zatrzymuję teraz chłodzenie na procesorze i posłuchajmy, jak głośna będzie to konstrukcja. Decybeli, 41,1, czyli w zasadzie praktycznie jest tak samo cicho, jak w momencie, kiedy karta graficzna była nieobciążana. To w zasadzie może nam tylko i wyłącznie mówić o tym, że te pozostałe elementy mogą być głośniejsze niż sama karta graficzna przy obciążeniu. Ok, minimalizujemy sobie, słuchajcie, FURMARKA, no i zobaczmy tą temperaturę. Jak widzicie, 78 to jest maksimum, ona teraz będzie szybko sobie spadała. Co do obciążenia, maksymalnie to była ciupkę nawet ponad 100%. I teraz zobaczmy sobie jeszcze kolejne rzeczy, czyli przede wszystkim tachometr. On tutaj dochodzi do maksymalnie 220 obrotów na minutę i to stanowiło zaledwie, słuchajcie, 50% prędkości maksymalnej, czyli bardzo cicha konstrukcja nawet przy obciążeniu, a to z kolei dobrze wróży na przyszłość, na OC. Ok, ja teraz podkręcam procesor, obciążymy sobie całą platformę i sprawdzimy pobór prądu, taki do porównania właśnie dla całej platformy. Moi drodzy, w tym momencie obciążana jest cała platforma testowa, czyli również procesor i zobaczmy od razu sobie pobór prądu. Jak widzicie, ten wynosi około 540 kilku watt w tym momencie. Sprawdźmy jeszcze maksymalny. 552 W przy obciążanym i procesorze, i karcie graficznej. Moi drodzy, w zasadzie jesteśmy już po testach tego niewielkiego potworka. Chociaż czy on taki niewielki, to też kwestia dyskusyjna i kilka słów podsumowania. Zacznę od wydajności. Tutaj myślę, że chyba nikogo nie trzeba przekonywać, bo widzieliście już nie same na własne oczy, że mimo tego, że w platformie był zastosowany no stosunkowo słaby procesor, tak, ze średniej półki cenowej i wydajnościowej, to karta w tej chwili jest liderem wydajności, jeżeli chodzi o nasze zestawienie. Bije na głowę wszystkie dotychczas przetestowane konstrukcje, a różnica jest widoczna zarówno w testach syntetycznych, jak i oczywiście również w grach. Co do tego, jaką płynność gry nam ta karta jest w stanie zapewnić, to nawet
przy FX-ie 6300 podkręconym. Jak widzicie, gra jest praktycznie w pełni komfortowa. Zdarzają się przycięcia w niektórych momentach, zwłaszcza przy maksymalnych ustawieniach szczegółowości w tych nowszych grach. Natomiast nie są one winą samej karty graficznej, a procesora, który po prostu odstaje tutaj zdecydowanie od tej karty graficznej. Kolejna rzecz, którą warto poruszyć, to jest pobór prądu. Moi drodzy, ta karta, mimo że jest to konstrukcja najwydajniejsza w tej chwili, nie jest to karta najbardziej energochłonna, ponieważ razem z podkręconym procesorem całość pobierała ciupkę ponad 550 W i to nadal nie jest rekord. Kolejna kwestia to są oczywiście temperatury i głośność pracy. Te dwa elementy omawiamy, najczęściej omawiam razem. Dlaczego? No bo i one są ze sobą bardzo często powiązane. Rzadko zdarza się inaczej i często jest tak, że jeżeli karta jest cicha, to ma wysokie temperatury i na odwrót. Tutaj konstrukcja Gigabyte'a jest kolejnym wyjątkiem od reguły, na szczęście nie jedynym. I ta karta nie tylko ma bardzo sensowne temperatury, 78 stopni, to nie jest co prawda karta najchłodniejsza, ale też to nie są rekordy temperaturowe, a przy tym jest to jedna obecnie z najcichszych kart graficznych w zestawieniu. Moi drodzy, no i na koniec kilka słów podsumowania. Niestety minusem tej karty graficznej jest oczywiście jej cena. Za bardzo wydajną konstrukcję przyjdzie nam też dosyć słono zapłacić. Ta karta jest bardzo dobrze wykonana, jest cicha, jest stosunkowo chłodna, no i przede wszystkim jest bardzo wydajna. No i jeszcze zostaje pobór prądu, słuchajcie, tutaj co do wymagań zasilacza. Producent podaje jednostkę 600 W, natomiast moim zdaniem jest to oczywiście podanie tego z dosyć dużym zapasem, ponieważ jak widzieliście, dobra, 550 jest tak naprawdę sobie w stanie poradzić tutaj bez większego problemu, nawet z bardziej energochłonnym procesorem i dodatkowo podkręconym. A to, co widzieliście na wattomierzu, pamiętajcie, że to jest pobór prądu z gniazdka przez całą platformę, a nie to, ile tak naprawdę zasilacz oddaje do komputera. Biorąc pod uwagę sprawność zasilacza, który akurat był w platformie testowej, tak naprawdę do komputera w tym momencie mogło iść około 520-530 W. Czyli jeszcze mieliśmy pewien zapas 20, czasami 30 W do wartości nominalnej zasilacza do obciążenia ciągłego, a każdy zasilacz również posiada pewną swoją moc pikową, którą jest w stanie z siebie wydobyć, ale oczywiście przez krótki czas. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajcie, że te wyniki, które Wy widzieliście, one są oparte na podstawie testów, powiedzmy, syntetycznych, tak? Obciążania programami, które wyciągają time max i z procesora, i z karty graficznej. W przypadku gier, tu Wam od razu powiem, pobór prądu przez platformę dochodził do 480 W z gniazdka, czyli przez sam komputer był jeszcze niższy. Dlatego to 600 W, moim zdaniem, to jest troszeczkę przesada. Jednak oczywiście pewien zapas mocy, zwłaszcza jeżeli myślę o CI procesora i karty graficznej oraz rozbudowie zestawu w przyszłości, jest też jak najbardziej wartością realną. Moi drodzy, to jest w tym filmie na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych.